firmę, były czasy, kiedy, wiesz, fikcyjnie ludzie zakładali różne rzeczy. Fikcyjnie też. No, ale zobacz, nawet jak te mieszkania ludziom jeszcze zabierali, to jeszcze te oszustwa robione były jeszcze dość długi czas, okres czasu, zobacz. Kilka lat u Hanki Gronkiewicz. To jeżeli mówią, że 40 tysięcy ludzi poszło na ulicę, wygonili, w gazecie sfotografowali matka na wózku, inwalidka z córką. Nic córka nie mówiła już. Za rękę ciągnęła straż. Na ulicę, na ulicę. To kto to patrzył, czy to jest osoba pełnosprawna, czy niepełnosprawna? Mieszkanie się liczyło, grosze się liczyły i cyfra, a człowiek jest gównem, widocznie trzeba go wypieprzyć na ulicę. Teraz jeszcze nawet jakiś czas, mało kto tutaj wiedział, że dla niepełnosprawnych są pewne opcje zagwarantowane. To więc ta Litka, ja ją wysyłam jako pół diablicę, że tutaj nie ma w toalecie poręczy, że tu nie ma, i ona po prostu zaraz biegnie do dyrektora i mówi, że tu nieprzystosowane jest dla niepełnosprawnych. Albo nawet jak w Bibliotece Narodowej wchodziła z parasolką, to ochroniarz mówi, że tutaj z parasolem proszę wyjść. A ona mówi, a udowodnić panu, a chce pan stracić pracę przy okazji? I poszła do dyrektora i wezwała straż, wezwała inne ochrony, i że dla niej parasolka to jest jako laska. Ona udowodniła to, no i facet miał nieprzyjemności. W Bibliotece Narodowej tam i tak. Oni, ci ochroniarze, to tacy jacyś szurnięci, tak się krzywo patrzą, jakbyś ty im całą rodzinę wymordował, a przecież i tak są jako te dziady z łaski na posadce stoją. To wszystko trzeba naprawiać. Ja nie wiem, będę musiała się go spytać, czy on będzie chciał iść.